Skończony. Finish. Ooo, jest ogromna burza. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z The Crew 2. Pojawiła się najnowsza aktualizacja Into the Storm. Jest recykling starszych samochodów, pojawiły się samochody, które wcześniej były i zniknęły. Można je teraz zdobyć w The Crew 2 ponownie. Dlaczego tu nie ma drogi? Patrz, nie ma tekstury drogi, tak ma być? Stoją normalnie auta, what the hell, dziwna sprawa. Tak więc jest kilka nowych edycji samochodów. Nie jestem pewny tylko, bo tak, pojawiło się Mitsubishi 3000 GT VR4 No Rules Edition i ten samochód możemy sobie normalnie zdobyć w zawodach. Idziemy sobie do kosmetyków. Jeśli chodzi o kosmetyki, to w kosmetykach mamy nowy kask, nowe jakieś tam dymy spod opon i tak dalej, czyli coś, co moim zdaniem twórcy Need for Speeda zgapili od The Crew 2. Twórcy nowego Need for Speeda oczywiście. Chodzi o te takie kosmetyczne, animowane rzeczy prosto z kreskówek. Na przykład możemy sobie dym spod opon podmienić na coś takiego. Tak, to zresztą znacie z The Crew 2. Można robić sobie różne ciekawe rzeczy tutaj w grze. No, mamy jakąś nową bluzę. Widzieliście, że jest tam samochód do zdobycia. Jakieś takie niespecjalnie ciekawe moim zdaniem kosmetyki. Tutaj mamy jakiś dym z rur wydechowych, ale akurat mam taki samochód, który zieje do góry. Niespecjalnie to widać. O, i ten samochód jest do zdobycia, tylko w innej wersji. No i jak będziecie sobie robić ten Motor Pass, przypomnę tylko jak to działa. Motor Pass działa na takiej zasadzie, że albo możecie sobie kupić dostęp do tego Motor Passa i mieć wszystko od razu. O, teraz można kupić to nawet za gotówkę. Wow, taką wiesz, w grze. Niesamowite. Poważnie? Jakbym miał 3 miliony, to mógłbym od razu wszystko kupić. Wcześniej nie można było chyba kupić całkowitego dostępu do wszystkiego, bo trzeba było wydać te niebieskie punkty 150 tysięcy, a teraz 4 miliony, jak ktoś dużo gra, to 4 miliony na spokojnie sobie zdobędzie i cały Motor Pass może sobie wykupić. No to jest, chyba tak nie było, nie pamiętam, żeby tak było. W każdym razie, jak będziecie wbijać sobie co tydzień do The Crew 2, to będziecie mogli sobie to odblokowywać bez wydawania kasy takiej prawdziwej i tej tutaj zdobytej w grze, no nie? Tutaj mamy jeszcze samochód do zdobycia. O, to właśnie jest ta nowa edycja 918. O, i tu mamy jeszcze jakiś taki neon ciekawy. I tu mamy tym spod opon jakiś taki. No, mówię, nic takiego nadzwyczajnego. Tu mamy kubek na dachu. To jest dosyć fajne. Tu mamy taki ciekawy neon, jakieś takie dziwne offroadowe opony, które do tego samochodu nie pasuje, ale no są, nie? I tutaj jakieś takie diabelskie, no taki ogień diabelski z rur wydechowych. Okej, myślę, że najważniejsze w tym epizodzie są wyścigi, których jeszcze nie robiłem. I żeby odblokować dostęp do następnych, trzeba zrobić ten pierwszy. Dobra, jedziemy sobie i zobaczmy, o co tutaj chodzi. Otwiera się jakaś brama, okej. Wjeżdżamy i Lamborghini mi się zmieniło. To możemy sobie jeszcze oczywiście wymienić na coś innego, jak chcemy. Może weźmy sobie, o kurde, znowu tyle aut tutaj jest. Chociaż i tak nie ma ich tak dużo jak w Fordzie Horizon 5, to czasami mam i tak trudność z tym, żeby wybrać coś odpowiedniego do wyścigu, nie? Jest ich tutaj mniej i z każdym jestem trochę bardziej utożsamiony, bo więcej czasu poświęcam, aby go stuningować odpowiednio, nie? Okej, mamy jakiś cinematic, początek wyścigu, zobaczmy. Tak, pewnie się zastanawiacie, dlaczego Lucek grasz na padzie, a nie na swojej kierownicy za 2100 euro. A ja wam powiem tak, w The Crew 2 bardzo ciężko i głupio się gra na kierownicy. A w ogóle ciężko mi się jedzie nawet tym autem teraz jakoś. Nie potrafię do przodu jechać, what the hell? Czekaj. O, wziąłem sobie Eclipse'a. Wiecie co, ja mam w tej grze obsesję na punkcie robienia sobie samochodów policyjnych. Tak prawie w każdej marce mam jakiś samochód policyjny. Nawet chyba Koenigsegga mam zrobionego policyjnego. Wziąłem sobie teraz Mitsubishi i kurde, bez porównania. To, ja nie wiem, co, musiał być jakiś popsuty, albo zrobiłem go kiedyś na drift i nie pamiętam.
Dziwna sprawa, no nie? W każdym razie zobaczcie, Mitsubishi, lecimy. No i tutaj mamy balony, od razu przypomina mi się Forza, Festival Forzy. Tytuł tego epizodu brzmi Into the Storm, więc ja mam tutaj nadzieję, że pojawią się zaraz jakieś hardkorowe warunki atmosferyczne. I hopa! Okej, tu mieliśmy jakąś taką ciekawą hopkę. Chyba zgodzicie się z tym, że The Crew 2 jest to gra, w którą można grać bardzo długo i powiem wam, że powiem wam coś innego, ona jest tak dużo kontentu ma i tak dużo można w niej zrobić i jest element losowości, że ona nie tylko wciąga na długie godziny, ale też uzależnia. Ja miałem taki moment, że naprawdę musiałem sobie ograniczać czas grania w tę grę, żeby nie spędzać w niej za dużo, bo czasami całe dnie tutaj siedziałem i szukałem jakichś różnych znajdziek, wiesz, tunigowałem sobie samochody tak, żeby wygrywać zawody konkretne. Chodzi mi o to, że ta gra ma taki pazur, wiesz, że musisz tutaj faktycznie się czasami wykazać, zwłaszcza na summitach, żeby zdobyć jakiś fajny wynik, żeby odpowiednio samochód przygotować i tak dalej. I zajmuje tu dużo czasu, znajdywanie tych wszystkich części, odpowiednie ich dostosowywanie, tunigowanie tych wszystkich samochodów tak, aby dobrze zachowywały się na tych wszystkich zawodach, żeby miały odpowiednią ilość nitra, zwiększoną pojemność tego nitra, mocniejsze nitro i tak dalej, nie? Jest dużo takich niuansów w tej grze, których nie ma w Forzie Horizon 5. I z tego co widzę, dalej dużo osób gra w The Crew 2, bo cały czas dużo osób rywalizuje chociażby w submitach, co zresztą widać, że czasami ciężko jest te submity wykonać. Nawet mimo tego, że konsole są oddzielone od wersji PC-towych, czyli na Xboxie gra się oddzielnie, na PlayStation gra się oddzielnie i na PC-cie gra się oddzielnie. I co wy na to? Nawet nie wiem, czy jest tak, że nowe konsole są oddzielone od starych konsol. I każda z tych platform ma swoją grupę graczy. Wiadomo, że tam chyba na Xboxie jest tych graczy najmniej, a najwięcej jest... Tak mi się wydaje, nie jestem na 100% pewny, że najwięcej jest na tym PC-cie, nie? Także szacun, że cały czas pojawia się jakiś content, chociaż moim zdaniem póki co to ta najnowsza aktualizacja nie wprowadza nic szalonego, co faktycznie sprawiłoby, hej, ta gra to teraz zupełnie coś innego, coś zupełnie nowego, nie? Dalej jest to The Crew z parymi dodatkami. No i widzę, że już mamy 80% wyścigu i póki co nie zdarzyło się nic, co faktycznie jakoś mocno wpłynęłoby na zmianę tych wyścigów, ale zaraz sobie przejdziemy do następnego trybu i zobaczymy, co tam się stanie. No i kurde, The Crew 2 to jednak fajne tuningi samochodów, nie? Tak porównując, no ja strasznie tę grę porównuję do Forzy, jednak w Forzie na kierownicy gra się fantastycznie, ale ta gra też ma jakiś tam swój plus i na przykład wróciłem sobie do mojego Eclipse'a, zrobiłem go sobie całego na czarno i ja czuję faktycznie taką więź z tym samochodem, wiesz? Zupełnie inaczej niż w Fordzie, zwłaszcza, że no musiałem trochę się postarać, żeby zarobić sobie na tę furę. Okej, coś tutaj się dzieje, zobaczcie. Jakaś zła prognoza pogody. Dobrze, zrobiliśmy sobie pierwszy wyścig i on był taki spokojny, niewiele się tutaj działo, poza tym, że byłem cały czas na przodzie, na najłatwiejszym poziomie. I zobaczcie, do tego Eclipse'a też mamy taki bodyki, ten samochód się tutaj ładnie nam popsuł, to znaczy brzydko popsuł, no ale ładnie te zniszczenia wyglądają. Dostałem jakieś tam części, na razie słabe. I generalnie fura wygląda kosmicznie. To jest sztos. I wiecie, w The Crew 2, nie wiem czy pamiętacie jak to tutaj jest, ale te samochody z czasem się naprawiają. Widzicie, że już to zgniecenie jest coraz mniejsze i on, ten samochód, jak będzie tutaj stał, jak będę jeszcze rozmawiał z wami przez pół godziny, no to on by się już całkowicie naprawił. Nie trzeba na przykład gdzieś tam się przenosić w inną część świata, żeby fura się naprawiła automatycznie, nie? Tutaj się to dzieje tak jakby z czasem. I ten efekt jest od The Crew 1, bardzo mi się podoba. Okej. Chodźmy do następnego trybu, zobaczymy co tam się stanie. Tutaj wybiorę sobie Eclipse'a w już takiej specjalnej edycji, on ma inny bodyki, taki... No, trzeba przyznać, że całkiem ładnie wygląda. Zobaczcie jak jest
super szeroki. Jakby przypominają mi się stare undergroundy i te stare Need for Speedy, jak patrzę na te rzeczy, które możemy wsadzić do naszego samochodu, ale z drugiej strony jest to w taki nowoczesny sposób ze smakiem zrobione w tym Decru 2. Okej, zaczynamy. Tutaj nie wiem, czy będziemy mieli ładną pogodę, czy ona się jakoś zmieni. A w ogóle chciałem tam zobaczyć jedną furę, bo przed chwilą minąłem jedną i wyglądała ciekawie dosyć. O, kurde, mogłem go ominąć przecież. Zobaczcie, zupełnie inaczej wygląda ten Eclipse, nie? Ja go w którymś chyba tam submicie wygrałem, czy coś takiego. I wiecie, co jest najlepsze? Że zanim pojawił się ten dodatek oficjalnie, to miałem do niego dostęp w takiej wersji przedpremierowej do tego dodatku. I w tej wersji przedpremierowej masz nielimitowaną kasę, tą niebieską i tą, którą możesz zdobyć w grze. Masz wszystkie samochody wymaksowane, masz wszystko w tej grze. I wiecie co? Nawet mimo tego, że tam było wszystko odblokowane, to te samochody submitów, które są do zdobycia tylko w submitach, nawet na tym serwerze testowym, nie można było z nich korzystać. Są tak ekskluzywne, tak trudne do zdobycia, że tylko raz podczas tych submitów można je zdobyć. I to jest fantastyczne, mi się to bardzo spodobało. Wiesz, to nie ma jakby znaczenia, bo ja już i tak do tego serwera nie mam dostępu, no nie, do tego serwera testowego. Ale istotne jest to, jak bardzo twórcom tej gry zależy na tym, aby to, co zdobędziesz w tej grze, co ma być unikalne, faktycznie tak bardzo unikalne jest. To jest mega, mega fajne. Wiesz, w Forzie też tak po części jest, nie? Możemy sobie w playlistach festiwalowych zdobyć niekiedy bardzo unikalne samochody i je gdzieś tam później sprzedać na aukcjach albo zostawić w garażu. Ale potem one gdzieś tam wracają i znowu możesz je zdobyć, nie? A tutaj, no, nie jest taka prosta sprawa. Nawet to serwerze testowe. O, coś tam się dzieje na horyzoncie. Zobaczcie, tu lata jakaś... coś zaczyna trząść. Jakby miałem wrażenie, że ciężko było skręcać samochodem w lewo przez chwilę, ale... nie wiem. Tam zaczyna się jakaś wielka burza piaskowa. To mi przypomina Forza Horizon 5 w tym momencie. No, widać na horyzoncie, widać jakiś komin, z którego chyba odpadają jakieś elementy. On się zawalił. Oj, ależ to. Czy burze piaskowe będą teraz normalnie w jeździe dowolnej, jak myślicie? Byłoby naprawdę fajnie. O, słychać jakieś syreny. No coś się dzieje, drodzy państwo. Mamy już koniec tego wyścigu, ale ewidentnie widać, że coś tu się święci, że coś się zaraz będzie działo. I mamy wyścig już praktycznie ukończony. Finish. Jest ogromna burza piaskowa. I ten nazwa tego epizodu, tego nowego dodatku nazywa się Into the Storm, czyli prosto w burzę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Okej, mamy cutscenki. Tam przez chwilę pojawiła się specjalna wersja Firebirda Pontiaca. Dobrze, i dojechaliśmy sobie. Tutaj sobie jakieś rzeczy odblokowałem. Okej, i czy my jesteśmy w jeździe dowolnej? Chyba jeszcze nie. Zostanę w tym miejscu na chwilę i zobaczę, czy będzie to w jeździe dowolnej. Coś mi się wydaje, że jednak nie. A szkoda. Zobaczmy. Nie, zobaczcie, burza piaskowa całkowicie zniknęła. A chciałbym na przykład, no mamy tutaj samoloty, nie? Chciałbym na przykład samolotem wlecieć w taką burzę piaskową i wiesz, zobaczyć, co się stanie. No i widzicie, tutaj jacyś gracze są, dalej sobie grają, tu jeden stoi, tam drugi, trzeci. Pewnie też sprawdzają sobie najnowszą aktualizację. Wbijamy, zmienimy sobie pojazd na jakiś inny, może GTR-a. Chyba miałem wersję Nismo tutaj gdzieś zdobytą. Okej, zaczyna się. Bite the dust. Znowu jest ten upadający komin. Pod koniec poprzedniego wyścigu. Musimy sobie je robić wszystkie po kolei. Nie możemy sobie tak przeskakiwać, nie? To jest fajne, bo to jakby taka jedna historia jest tego wszystkiego. I wziąłem sobie jednak coś innego niż GTR-a, dlatego że nie mogłem go znaleźć. Chyba go właściwie nie mam.
Wziąłem sobie korwetę, taką starszą, przerobioną. Kozacka fura, bardzo fajnie wygląda. I jesteśmy oczywiście w środku jakiejś burzy. Ekran nam szaleje, rwie nam samochód na lewo i prawo w sumie. Bo właśnie zdałem sobie z tego sprawę, że jakby delikatnie go porywa, albo w ten sposób dziwnie rusza się ekran, że mam wrażenie, jakby samochód sam mi skręcał. W ogóle jadę cabrio, jeszcze bez przedniej szyby. Znaczy ma taką małą szybę. Fajne auto. Ej, faktycznie coś tam kurde chyba znosi. Dobra, znajdźmy kawałek prostej. To nie wiem, ale... Ciężko powiedzieć. Okej, teraz na pewno znosiło. Nie jest to takie mocne znoszenie, jest bardziej takie subtelne, ale jest! I faktycznie ten wiatr ma jakiś tutaj wpływ. Heh, spaczko. I wiecie, wszystkie te zawody możemy sobie robić w kooperacji oczywiście. Ło, teraz zniosło fest. Możemy zaprosić sobie tutaj znajomego i wszystko razem sobie objechać. Maksymalnie 4 graczy. Łoty! To jakieś rozwalone ciężarówki. Znosi trochę furę. A? Dobra, teraz to czuć wyraźnie. Chyba jesteśmy w centrum tej całej burzy. O man. Wiecie co, na następny wyścig wezmę sobie chyba jakąś furkę taką... zabudowaną chociażby. No nie, bo dziwnie trochę tym cabrio jechać. Ło! Fajne, ale wiecie co dużo widać w tej burzy? Zaskakująco, nie? Tak porównując do Fordy znowu, bo tam też mamy burzę piaskową, której zresztą dawno nie widziałem. Ona się pojawia epizodycznie i ciężko na nią trafić, bo ona jest tylko w jednym sezonie. I trzeba... I ona jest tylko w jednym miejscu zawsze, nie? Jak już się pojawi. No ale jak już jest, to nie widać nic kompletnie. Zresztą można ją sobie zrobić w jednej tam misji, włączyć jakby, robiąc misję, no nie? Bo chyba z jakimś jeepem było czy coś, takie story do zrobienia. No i tutaj mamy teraz te zawody. Jak znosi, kurde. Ciekawe, czy jakbym wybrał inny samochód, to inaczej by go znosiło. Wow, fajne jest to, że podczas wyskoków też samochód tak znosi na lewo w tym wypadku. Tutaj akurat nie, musi być taki poryw wiatru. Chociaż teoretycznie cały czas wieje, no nie? O, chyba wyjeżdżamy z tej burzy, bo się przejaśnia jakby. Takie mam wrażenie, że chyba wyjeżdżamy. Dobra, te porywy wiatru są naprawdę fajne. I dojechaliśmy. Moja postać powinna być cała w piasku. No nie? I z rozdartymi włosami albo coś. Okej, dojechaliśmy sobie. A tam jechał akurat taki fajny GTR-ek. No nice. Ile osób się tu ściga? Chyba w tyle samo, nie? Co zawsze. Okej. I od razu mamy dostęp do następnych zawodów, tylko musimy poczekać, aż nam się wbijemy do jazdy dowolnej. Kurde, miałem wziąć zabudowane auto. Wziąłem znowu cabrio. Ja tak pomyślałem, że będzie ciekawsze, ale kurczę, miałem wziąć zabudowane. Ach, cholera. O, tutaj są jakieś... Ja mam w ogóle wyłączone głosy i muzykę tutaj w grze, dlatego nie ma tych wszystkich podkładów. Ale pewnie coś tam gadają podczas... No, wziąłem sobie Bentleya, na szczęście jest już dosyć ładna ta pogoda. Także możemy sobie jechać już dalej. Wygląda na to, że te wyścigi to są takie etapy większego jakiegoś rajdu kierowców, bo cały czas mamy tych samych przeciwników z takimi samymi samochodami, którzy gdzieś tam sobie no stają w tyle, bo póki co to gramy na tym najłatwiejszym poziomie. No i mamy wyścig taki, który czasami ma jakiś detour, czyli jedziemy sobie przez jakąś hopkę i tak naprawdę nic specjalnego. O kurde, nigdy nie byłem w tym tunelu. Tutaj wjechałem w niego na jakimś pustkowiu. Dziwne, bo to tam wyglądało jakby była taka skała na środku gdzieś jakiegoś pustkowia i przez niego zrobili tunel. Przez nią zrobili tunel, jak jakby wiesz. Jedziemy teraz generalnie przez ruiny
tego, co zostało po tym wielkim huraganie. To jest kolejny etap. O, tutaj widać zwalony jakiś balon. Tak, i tak wygląda ten wyścig. Zobaczymy, jak będzie wyglądał następny. No i generalnie dużo tutaj takich, o, jest hopek. Czasami myślałem, że z daleka to wyglądało jak hopka. Okazało się, że to jest ściana, przez którą nie można przejechać. Się rozwaliłem o to. Tutaj mamy przeskok przez jakiś billboard. Tak, no. Szczerze, no niby jakaś historia jest, ale wiecie co, ja się zbytnio w nią nie wkręciłem. Także... Okej, no zobaczymy, co będzie dalej. I końcówka. Dojeżdżają inni przeciwnicy, musiałem 3 godziny czekać na mecie na nich, ale w końcu dojechali i wyjeżdżamy do Las Vegas, zdaje się. Win Palace. Co my tu będziemy robić? I mamy Final Call, tak się nazywa wyścig, który będziemy teraz robić i będziemy jechać przez Vegas i wziąłem sobie Audi RS5 z fantastycznym spoilerem. Pyk, lecimy sobie. W ogóle taka ciekawostka, Audi RS5 pojawiło się w The Crew, ta wersja pojawiła się w The Crew najpierw, zanim pojawiła się w Forzie Horizon 5. I w ogóle w The Crew 2 są samochody, których nawet nie ma w Forzie Horizon 5, uwierzycie w to? Naprawdę. Co wy na to? Tu jakieś policja, zaczęli grubo ścigać. Wiesz, co mi to przypomina? Któregoś Need for Speeda? Need for Speed The Run. Tam też mieliśmy jechać przez całe Stany Zjednoczone. I mieliśmy też takie etapy, nie? Podzielony ten cały wyścig był na etapy. Tu mamy jakiś samolot. O kurde, jak on szybko poleciał. Okej, okay. No, wiadomo, nie? Tutaj, że niby policja. Najlepsze jest tutaj to skręcanie, nie? Samochód robi 90 stopni zakręt, a postać w środku samochodu skręca, nie wiem, ułamek stopnia. To wygląda, jakby w ogóle cały czas trzymała prosto te kierownice, nie? Poniekąd też dlatego odczucie jazdy na kierownicy jest tutaj kiepskie. Znaczy, sam force feedback jakiś tutaj jest, niewiele go jest tak naprawdę. Jakoś się tutaj jeździ na tej kierownicy, ale najgorszy jest efekt zmiany biegów. Za każdym razem, jak zmienia ci się bieg lub sam go zmieniasz skrzynią sekwencyjną, to kierownica zawsze robi ci ten sam ruch w tą samą stronę. Zawsze, takie wiesz, delikatne kopnięcie w lewo chyba jest, z tego co wiem. I to mnie mega odstraszało, bo nie dało się normalnie grać. Straszne to jest, no. Znaczy, w żadnej innej grze wyścigowej, którą grałem, a grałem trochę w tych gier, z czymś takim się nie spotkałem. Czy ja mogę w powietrzu manewrować tym samochodem? Tylko chyba miałem wrażenie, że mogłem się pochylić w dół przez chwilę. Dziwne. Może to Audi ma taką specjalną funkcję, czy coś? Piękny samochód jest tak naprawdę. The Grand Tour. O, GT Cars. Coś odblokowałem. Super. Dobra, spróbuję się z powietrzu pochylić. Tak. O, ja nie wiedziałem o tym. Możemy się w powietrzu w The Crew 2 pochylać do przodu i do tyłu. Wow. Albo o czymś zapomniałem, albo tego nie wiedziałem. W każdym razie Audi RS5 w tej grze 360 km na godzinę osiąga z palcem w tyłku, bez jakiegoś tam ciśnięcia nitro i tak dalej. Także, uż ty kurde, ale twarda policja. Wow. W The Crew 1 była taka, był taki fajny dodatek Call All Units, czy coś takiego? Tak się nazywał chyba. I to był jeden z najlepszych dodatków, jakie kiedykolwiek wyszły do jakiejkolwiek gry wyścigowej. Czemu? Dlatego, że można było być policjantem i ścigać innych graczy i działało to fantastycznie. Pościgi były naprawdę mega. Wiadomo, że to jest The Crew i nie wszystko było tam super dopracowane, ale generalnie dawało to niezły fan. I okazuje się, że teraz ten, co wygrał, dojechał do samolotu i w tym samolocie dostaje swoją nagrodę, czyli Mitsubishi 3000 GT VR4 bodajże. Jakaś edycja specjalna. Ten samochód wędruje w nasze ręce, a my nie trafiamy w ręce policji. Super. I ukończyliśmy sobie wyścig
z epizodu Into the Storm. Ja nie wiem, czy pojawiły się jakieś inne zawody, zdaje się, że nie. Także to jest tak naprawdę wszystko, co w tej aktualizacji się pojawiło. No jeśli chodzi o nowe samochody, to... Okej, dostaliśmy Mitsubishi. Proszę bardzo. Ja nie wiem, czy ten samochód był wcześniej w tej grze, czy go nie było. Dajcie znać w komentarzach, nie jestem pewny. Dobra, jak wygląda sobie ta fura? No, zdobyć było ją legendarnie łatwo, mówmy się. Tutaj nie trzeba było się zbytnio starać, zresztą widzieliście, że nawet po dużej przerwie od tej gry byłem w stanie pokonać tych przeciwników, być cały czas na pierwszej pozycji. Gdzie ty jesteś? O, jest. Dobra. Nie jest ulepszony. Ja mam akurat kamerką, zasłaniam staty, ale ma minimalne staty. Wszystko ma na 150, także powkładajmy sobie jakieś tam części. Zobaczymy, jak ten samochód się sprawuje. Ostatnimi czasy samochody, które były dodawane do Dekru 2, potrafiły naprawdę wymiatać. Jak będzie... No, nieważne, czy on był... Czy to był jakiś Bugatti, czy to był jakiś taki właśnie starsze auto czy coś, po prostu wymiatały. Tutaj widzę, że mamy jakieś hardkorowe felgi, jest to specjalna edycja No Rules Edition. I chodźmy sobie na tuning tego auta, właściwie może najpierw się przejedźmy. Zobaczymy, kurde, nie wybrałem go. I tak sobie już wygląda fura w jeździe dowolnej. Zdaje się, że w tym Mitsubishi mamy napęd na 4 koła. Tak, mamy tu napęd na 4 koła, okej. Silnik bodajże 3-litrowy, chociaż ta wersja może się czymś tam różnić. Zresztą dopiero co żeśmy włożyli tutaj hardkorowe części, także staty tutaj i prawdziwe rzeczy w tym samochodzie nie mają kompletnie żadnego znaczenia. Możemy sobie tu wyjechać z lotniska. No, fura spoko, nie? Bardzo łatwo ją zdobyć, także na pewno każdy będzie ją miał. Nic nadzwyczajnego, nic unikalnego. Tyk. No to chodźmy sobie na tuning, zobaczmy, czy w ogóle cokolwiek można zrobić z tym autem. No, niestety visual parts mamy zablokowane. Moglibyśmy sobie jedynie wybrać malowanie jakiegoś gracza. No i tutaj, jak zwykle, jest w czym wybierać, bo niezależnie, czy to jest Need for Speed, czy Forza, czy Dekru 2, zawsze gracze robią naprawdę fantastyczną robotę i można dobrać sobie jakieś malowanie do samochodu, jak chcesz, no nie? Tutaj mamy jakieś takie fajne. I ciekawe właśnie, jak to jest, bo ja nigdy tutaj malowania nie zrobiłem w Dekru 2. Jak ja płacę te kredyty, to te kredyty idą do innych graczy? Jak to tutaj działa? Dajcie znać w komentarzach koniecznie. A tak dostawać sobie za każde pobieranie 3000 kredytów, to można niezły hajs zarobić, no nie? Tak mi się wydaje. I o ile dostaję w ogóle całe te pieniądze. Tu mam jakieś takie hardkorowe opony i felgi. Możemy sobie dodać jeszcze dym spod opon, jakiś szalony. Możemy sobie dodać jakiś tam, o. Ja już mam trochę tych kosmetyków do samochodów. To sobie podblokowywałem, jak właśnie kiedyś bardzo dużo grałem w Dekru 2. A powiem wam, że można sobie to pozdobywać. I tutaj mamy na dachu jakieś różne szalone rzeczy. Także widzicie, te dodatki w nowym Need for Speedzie to nie jest tak naprawdę nic nowego, bo w Dekru 2 coś podobnego już mamy. Prawda? I możemy sobie z tego korzystać. No i zobaczcie, teraz obok samochodu mam takie, jakbym rozdzierał powietrze, widzicie? Taki efekt. Jak dodaję nitro, to mam takie, to jest już w miarę normalne, nie? W miarę normalny dym nitro, powiedzmy, czy tam ogień. Tak, ale tu można sobie dodać jeszcze inne hardkorowe rzeczy. Co ja mam tutaj? Jeśli chodzi o dym spod opon, to... Aha, to też mam takie, o. Widzicie? Zamiast dymu, to mam takie jakby chmurki czegoś. Chmurki dymu, nie? Dziwne. No i nowy samochód zdobyty. Tak naprawdę to tutaj są jeszcze jakieś inne zawody, które kompletnie pominąłem. Wydaje mi się, że poprzednia aktualizacja była chyba ciekawsza, tak widzę. Tutaj na przykład mam jakieś rzeczy niezrobione. Chyba, że po prostu pozmieniali ikonki wyścigów i dlatego... Tak widzę, że właśnie chyba tak.
że teraz mamy tutaj przy tych ikonkach na przykład MX, JS, ale na przykład te zawody mam zrobione. Okej, okay, dobra. No i mamy nowy submit, w którym jest do zdobycia Pontiac Firebird TA. To wygląda jak samochód, który już chyba mam. Chodzi mi o tego Knight Rider, no nie? Nieustraszony był taki kiedyś z film stary, potem była reaktywacja Nieustraszonego z takim Mustangiem. Zobaczę, chyba mam takiego Pontiaca. Tu mam coś podobnego, nawet identyczny. Także powrócił jakiś stary samochód do submitu. I można by tam przejrzeć jeszcze te submity, czy jakieś inne ciekawe nagrody będą, ale w tym tygodniu chyba nic ciekawego. Także moim zdaniem ta aktualizacja taka średnia. Tutaj jest jeszcze rzecz, której nie robiłem, bo jest story jest i kompletnie tego nie ruszałem. A tutaj też jest dużo rzeczy do roboty, zobaczcie. Jest jakaś aktualizacja, którą totalnie pominąłem i gdzie też jest dużo do zrobienia tak naprawdę, nie? Trzeba chyba jakieś rzeczy znaleźć czy coś takiego. I fajnie byłoby sobie to też porobić, ale jakoś tak pominąłem, jakoś tak zająłem się bardziej Forzą i te rzeczy mi umknęły. Okej, okay, wygląda na to, że coś sobie wykonałem i odblokowałem samochód, czy nie? A nie, tutaj dopiero coś odblokowałem, okej. Okay. Także tutaj mam kolejne zadania do roboty. Może uda mi się zdobyć McLarena, jakąś Gold Line Edition. Tutaj jeszcze czytam coś ciekawego. Dodano 22 nowe samochody. To jest najnowszy patch. Patch ważył dość dużo, bo 32 GB. I parę tu rzeczy dodanych jest. 86 nowych elementów, no, kosmetyków. Tutaj ten motor pass. Chyba, że to jest poprzedni update. Nie, no to jest ten. Into the Storm. Wow. To gdzie te samochody wszystkie są, nie? Tak, what? Okej, okay, nie wiem. Jak wiecie, o co chodzi, dajcie znać w komentarzach. A ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się. Hejas.